Czego uczy mnie Biblia w Ewangelii według Łukasza w rozdziale 14 w wersetach od 1 do 14? Stało się, gdy Jezus wszedł w dzień odpoczynku do domu jednego z przywódców faryzeuszy, aby zjeść chleb, że oni uważnie go śledzili. Oto zjawił się pewien człowiek z puchliną wodną. Jezus odpowiedział do znawców prawa i do faryzeuszy: czy wolno w dzień odpoczynku uzdrawiać? A oni milczeli. Wtedy on ujął go, uzdrowił i odesłał. Odpowiedział do nich: kto z was, gdy jego osioł albo wół wpadnie do studni, szybko nie wyciągnie go w dzień odpoczynku? I nie mogli mu na to nic odpowiedzieć. Widząc, jak wybierali pierwsze miejsca, powiedział zaproszonym podobieństwo: jeśli jesteś przez kogoś zaproszony na wesele, nie kładź się na pierwszym miejscu, aby czasem ktoś zacniejszy nie został przez niego zaproszony. I przyszedłby ten, który ciebie i jego zaprosił, i powiedziałby ci: daj temu miejsce. I wtedy musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie miejsce. Gdybyś był zaproszony, kładź się na ostatnim miejscu, aby, gdy przyjdzie ten, który cię zaprosił, powiedział: przyjacielu, postąp wyżej, wtedy będziesz miał chwałę wobec wszystkich współleżących z tobą. Bo każdy, kto siebie wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. A mówił i temu, który go zaprosił: gdy wyprawiasz obiad albo wieczerzę, nie wzywaj swoich przyjaciół, ani swoich braci, ani swoich krewnych, ani bogatych sąsiadów, żeby cię czasem i oni nawzajem nie zaprosili i stałoby się to twoją odpłatą. Gdy wyprawiasz ucztę, wezwij ubogich, ułomnych, chromych i ślepych. Będziesz błogosławiony, gdyż nie mają czym ci odpłacić. Będzie ci bowiem odpłacone w zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Pan odwołuje się do zewnętrznych okoliczności, aby wskazać cechy, które powinny charakteryzować życie chrześcijańskie. Ponieważ wiedział, z jakich powodów został zaproszony, przejął inicjatywę i uzdrowił chorego człowieka, gdy nie usłyszał odpowiedzi na postawione przez siebie pytanie. W pouczeniu, które zawarte jest w 5 wersecie, chodzi o sytuację wyjątkową, a nie o codzienną potrzebę, jak w rozdziale 13, 15 wersecie. Nieszczęśliwe położenie, w jakim przez grzech znalazł się człowiek, wymaga szybkiego ratunku. Czy wszyscy posiadamy usposobienie prawdziwego ratownika ludzkich dusz? Pan żąda od nas, abyśmy zajęli ostatnie miejsca w hierarchii tego świata, a on sam jest dla nas najlepszym przykładem. Dowiadujemy się o tym z listu do Filipian, 2 rozdziału, od 5 do 11 wersetu. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom,
a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią, i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca. On, który był posłuszny aż do śmierci krzyżowej, jest teraz wywyższony ponad wszystkich, ukoronowany chwałą i czcią, i takim też objawi się wkrótce przed całym światem. Dowiadujemy się o tym z listu do Hebrajczyków, 2 rozdziału, 9 wersetu. Widzimy raczej tego, który na krótko uczyniony został mniejszym od aniołów, Jezusa, ukoronowanego chwałą i dostojeństwem za cierpienia śmierci, aby z łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego. Im bardziej będziemy podobni do Niego w tym uniżeniu, tym większy będzie nasz udział w Jego wywyższeniu. Pan mówił zarówno do zaproszonych, jak i do gospodarza. W tym objawiła się miłość Boża, że Chrystus umarł za wrogów, bezsilnych grzeszników. Dowiadujemy się o tym z listu do Rzymian, 5 rozdziału, od 6 do 11 wersetu. Wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego, prędzej za dobrego gotów ktoś umrzeć. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Jeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej, będąc pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie Jego. A nie tylko to, lecz chlubimy się też w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz dostąpiliśmy pojednania. Teraz możemy odzwierciedlać coś niecoś z tej ponadnaturalnej miłości, miłując innych oraz okazując łaskę, nie oczekując za to zapłaty czy podziękowania.